Proszę Państwa, dzień dobry. Obejrzymy sobie dzisiaj materiał z TV Gry pod tytułem Gry, których zakupu żałujemy najbardziej. I zostałem zaproszony do współudziału w tym programie, ale się nie odważyłem, bo widzicie Państwo, jaką mam kamerę. To wstyd i hańba się pokazywać w zacnym programie TV Gry z taką kamerą. Ale Borys wystąpił, więc Borys będzie widoczny. Więc zobaczymy to sobie, skomentujemy, mam nadzieję, z wielką przyjemnością. Może coś z tego wyniknie. O, siema. Cześć. Słuchaj. Wiesz, że rozbierałem, nie? Na co? Pracę. No kurde, na nowe Heroesy, nie? Jestem zajebistym fanem trójki i w końcu jest szósteczka, nie? Ten rok na Only Heroes się na coś przydał. To jest 6, zobacz, Heroes 6, to jest wow. 3 razy 2 to jest 6, to może być 2 razy lepsze od trójki. No tak. Więc w końcu mogę zagrać, jak chcesz to możesz wpaść, to sobie... To jest wstęp fabularny, więc nie będę przeszkadzał. To masz? Gdzie to kupiłeś? Wiesz co, tutaj kupiłem. Tu za rogiem? No, taki, mogę zobaczyć? Taki, nie, no, jak chcę zobaczyć, ale... może też kupię. Ale Michał, tu nikogo nie ma. Ludzie, przecież tu nikogo nie ma. Poszedł chyba, wiesz? Jak poszedł? No, gdzie poszedł? Taki zwinny, tam poszedł gdzieś, to był taki zwinny pan. Chodź, zagramy. O. Dobra, lecimy z tym, trzeba odpalić. To jest taki dłuższy wstęp fabularny. Bonusowa płyta, soundtrack 1, soundtrack 2, kogo to obchodzi w ogóle? Jest, dobra, jest giera. Wychodź, no wychodź, dobra. Ale ja na pewno miałem. To był prosty do przewidzenia zabieg komediowy. Co było z tymi Heroesami? Ja pamiętam, że w szóstkę grałem długo, długo po premierze. Ja mnóstwo czasu spędziłem przy Heroesach, ale podejrzewam, że to mogła być jedynka, dwójka. Nie pamiętam, żebym przy trójce jakoś super dużo siedział. Pewnie musiałem, bo to najsłynniejsza część serii, ale nie pamiętam, która to dokładnie była część. Jezus Maria, Michał! Mijam nosa w okno, nie skacz! Życie jest piękne, po co to robisz? Nie było pan. No coś nie wyszło w tych Heroesach. Ubisoft nie ma szczęścia do tych rzeczy. Ale na przykład Anno 1800 wychodzi im bardzo ładnie, nie? Będzie o grach, których zakupu żałujemy najbardziej. Powody ku temu mogą być bardzo różne i niekoniecznie wynikają one z tego, że gra po prostu nie spełniła naszych oczekiwań. Więc mamy gości, mamy temat, bez przedłużania. Zacznijmy. Jeśli jest jakaś gra, której zakupu autentycznie żałuję, to byłby to No Man's Sky. Wiem, że ta gra jest teraz o niebo lepsza, spokojnie, ale ja tu mówię o zakupie na premierę, więc... Ja trochę uprzedzę Jordana, bo jestem ciekaw, co on ma do powiedzenia, ja powiem o swoich doświadczeniach. Może większość z tych gier też ogrywałem. No Man's Sky'a ograłem gdzieś w 50 godzin na początku, po premierze i bawiłem się nie najgorzej. No potem jakby dobitnie było czuć, że ta gra nie ma wiele do zaoferowania więcej poza to, co się odbyło na pierwszej planecie i było to rozczarowujące dla wielu, wielu osób. Jak się nazywał? Murray, ten facet, który był odpowiedzialny, strasznie nakłamał. Ale ponoć to nie jest kłamstwo, jeżeli masz takie cele. On chciał zrobić jak najlepszą grę, tylko czasu mu nie starczyło. No i potem w zasadzie spełnił tę obietnicę. Te kłamstwa stały się prawdą, ale długo, długo po premierze. I dzisiaj No Man's Sky jest wspominany z ogromnym... Właściwie to jest taki przykład gry, jak odwrócić największą na świecie porażkę w ogromny sukces. Dzisiaj bym też pograł w No Man's Sky. Ciągle mi tam coś nie pasuje, ale uważam, że to zaczyna. Co mi tu przeszkadzasz na czacie? Czemu TV grę oglądasz z kamerską firmę? Ja ci dam, ty dziadu, ty. Obrażać mi tutaj mój matecznik. Okej, okay. To więc No Man's Sky miał swoje plusy nawet na premierę, ale był oczywiście wielkim rozczarowaniem. Potem. A teraz jest znowu wielki sukces, nie? Domyślacie się, że swoje przeszedłem. Są sobie wakacje 2016 roku. Mam chyba wolne w pracy i właśnie wychodzi gra, która przed premierą malowała się na murowanego kandydata na grę roku. Siadam na rower, kupuję, wracam do domu, odpalam. I no, przez te pierwsze parę godzin nie byłem wgnieciony w fotel, mówiąc delikatnie.
Trochę nie mogłem tego zaakceptować. Wypierałem to, że gra jest tak słaba. Może nie mogłem się przyznać przed sobą, że wydałem 200 zł na grę, która jest 5 na 10. No i regularnie stawałem w obronie twórców. Ba, nagrałem nawet o tym filmik. Wydawało mi się, że jednak... No to ciekawe, to nie jest tak prosto przyznać się do tego, że człowiek wypierał. Czasami to jest bardzo charakterystyczne dla ludzkiej natury. Jeżeli dokonamy jakiegoś wyboru, jeszcze sfinansujemy ten wybór, to jesteśmy gotowi bronić go za wszelką cenę. Gorzej, jak jesteś recenzentem i pracujesz gdzieś w takim TV gry i niestety dasz się hype'owi ponieść i bronisz grę ponad jej wartość prawdziwie. No więc tak, ciężko się przyznać do takich rzeczy. Mi pewnie się też przydarzyło parę razy, ale się nie przyznam. Chyba, że się trafi taka gra, którą faktycznie... Też ja No Man's Sky ogrywałem na streamie i też się bawiłem dobrze, więc może też broniłem przez jakiś czas. Krytyka, którą ją spotyka, jest zbyt surowa. Ej, Misterio, dziękuję za suba. Ludzie zbyt się nahypowali i są bez gry niesprawiedliwi. Wmawiałem sobie, że to się pewnie rozkręca, że to indie studio i trzeba dać im szansę, ale im dalej w las, czy raczej może w jałową otchłań nicości i nudy, okazywało się, że nie, gra się nie rozkręca i tam po prostu nic ciekawego już nie będzie. Ilekroć widzę te newsy o kolejnych dużych aktualizacjach, jakichś nowościach, czy czytam wpisy na forach, czy w komentarzach, że No Man's Sky wreszcie jest zajebiste, że to idealny przykład, jak ratować grę i zrobić z niej coś dobrego, no to robi mi się miło na serduszko, no bo cieszę się, że udało się jakoś zrekompensować to tym rozczarowanym konsumentom. I cóż, niestety sam nie wróciłem do No Man's Sky'a od... Tak, tak, zgadza się. Dzisiaj wszedł jakiś duży update do No Man's Sky. Coś o asteroidach, tak zerkałem. I mam problem z tą grą, bo posiedziałem sporo czasu przy premierze i teraz kilka razy już podchodziłem i mimo tych update'ów ciągle się odbija mi to gdzieś tak na samym początku. Więc mam nadzieję, że kiedyś to przejdę jakoś i wrócę do tego, bo to naprawdę jest zabawa na wiele, wiele godzin. Od premiery, bo tak się sparzyłem za tym pierwszym podejściem, ale miejmy nadzieję, że kiedyś to się zmieni. W mojej karierze gracza jest kilka gier, które mi się nie spodobały i z których zakupu nie jestem do końca zadowolony, jak chociażby PUBG, które kupiłem tuż przed przejściem na model free-to-play. No a że gra mi się nie spodobała, to po prostu wtopiłem kasę, bo mogłem poczekać i zagrać w nią za darmo. Ale to nie jest taki wielki problem. Problem był w 2011 roku, kiedy pierwszy raz poczułem prawdziwy żal i wręcz obraziłem się na gry, a raczej rzeczy z nimi związane. Mówię tutaj o Bulletstormie. Sama gra nie jest niczym... Bulletstorm? Dobra, czyli o Bulletstormie, o PUBG? Trochę pograłem, bawiłem się nie najgorzej, ale Bulletstorm? O Jezu, Bulletstorm to jest dla mnie arcydzieło. Ja uwielbiam, ale też prawda jest taka, że nie grałem bezpośrednio w 2011 roku, więc może nie doświadczyłem wszystkiego tego, o czym mówi tutaj pan Jojo. Nie zauważyłem dokładnie. Więc tu się nie zgodzę. Bulletstorm jest wyśmienity i polecam każdemu gorąco sobie spróbować. Świetne teksty, fajna historia, jakoś coś wszystko trzymało kupy, było tak skondensowane. System walki wyśmienity, relacje między postaciami niezłe. No takie obrzydliwe dosyć było to na swój interesujący sposób. No dobra. Zobaczmy, o co chodziło z tym Bulletstormem. Złym, niczym nie zawiniła, bo jest to naprawdę fajna polska gra. Miałem wtedy 15 lat i kupowanie oryginalnych gier w ogóle było wyjątkowym wydarzeniem. Działo się to 2-3 razy w roku. No i po wielu tygodniach wyczekiwania przyjechał do mnie kurier z moim egzemplarzem Bulletstorma. Odpakowałem grę, włożyłem płytę do napędu, zainstalowałem ją, kliknąłem nową ikonę na pulpicie i moim oczom ukazało się wspaniałe, piękne, uwielbiane przez wszystkich logo Games for Windows Live. Usługi, która zniszczyła plany i marzenia milionom graczy na całym świecie, no i nie inaczej było u mnie w tym wypadku. Problemem okazał się router, który miałem w domu. Niestety, ale usługa z jakiegoś powodu z nim nie współpracowała. To współczuję. To współczuję. To nie jest problem... Tak, oczywiście, to się wpisuje w konwencję tego programu. Wiem, że ludzie mieli problemy. Mi się takie coś nie przytrafiło, na szczęście. I też całe szczęście, że Microsoft z tego zrezygnował ostatecznie. Ale to jest... Do dzisiaj pokutuje. To jest cały czas problem, z którym będziemy się mierzyć. Że każda gra funkcjonuje w obrębie jakiegoś innego klienta w jakiejś usługi. I te Steamy, i Epiki, to już żeśmy się z tym pogodzili, że to jest. Ale to dalej są upierdliwe. Ja bardzo, bardzo ciepło wspominam te czasy, kiedy się po prostu instalowało grę na pulpit i to chodziło. Oczywiście to były takie czasy, że update'y nie były rzeczą prostą. Teraz to wszystko Steam... obsługuje. No, ale
Ostatecznie chyba trudno określać takie usługi jak Steam czy Epic mianem porażki, bo to coś pozytywnego się wydarzyło, ale jest tego tak dużo, że to może być problematyczne, a Windows to było okropne, to się zgadzam. Przynajmniej ze słyszenia. Więc potwierdzam, że trafiały do mnie takie informacje, ja na szczęście nie miałem takich problemów. Nie pozwalała mi się w ogóle zalogować, przez co gry nawet nie byłem w stanie uruchomić. Były to też czasy, kiedy no nie mogliśmy sobie pozwolić na wymianę sprzętu w domu tylko po to, żeby Radek zagrał sobie na komputerze w grę. Wszystko skończyło się tym, że Bulletstorma nigdy nie zagrałem. Obejrzałem różne let's play'e, które tylko utwierdziły mnie w przekonaniu, że mam czego żałować, że nie mogę w to zagrać. No a sam zakup spowodował to, że przez lata szerokim łukiem omijałem wszystkie gry, które potrzebowały do swojego działania jakiegoś połączenia z usługą online. Ej, wyobraźcie sobie, jeżeli jesteście takim nastolatkiem i pewnie nie tak trudno sobie to wyobrazić. Kupujecie grę raz na 2 lata, znaczy 2-3 razy w roku kupujecie grę oryginalną i ona starcza na 8, 10, 12 godzin. To chyba za mało, nie? Który to był rok? 2011. W 2011 już grałem głównie w gry usługi, czyli gry MMO. Trudno mi sobie wyobrazić, bo to, zwłaszcza w Polsce, gra oryginalna kosztowała bardzo dużo, więc jeżeli już płaciłem takie pieniądze, to musiałem mieć pewność, że będę siedział przy tym bardzo, bardzo długo. 2011 to już były czasy Diablo 2? Chyba w Diablo 2 się już wtedy grało? Nie pamiętam dokładnie. Ale tak czy inaczej już grałem w takie gry, które starczają na setki godzin, bo takie krótkie, parę-nastogodzinne to mnie nie kręciły za bardzo. Nie, Diablo 3 to nie, Diablo 2. Diablo 2 chyba było, 2011. Ile miałem lat wtedy? No dużo miałem. Grę, której zakupu żałuję, a mianowicie jest to Battlefield 3. Dlaczego żałuję, że kupiłem grę Battlefield 3, pomimo tego, że... Naprawdę Diablo 3 2012? To tyle czasu minęło? God damn. O rany. No to tak czy inaczej w roku 2011 grałem już głównie w gry usługi. No, przecież już WoW był, Boże, o czym ja w ogóle mówię? Pomyliłem 2011 z 2001. 2011 to już dawno siedziałem w grach MMO i miałem wywalone na single playery kilkunastogodzinne. To też miałem dużo dyskusji wtedy w internecie, jak to możliwe, że ty płacisz abonament co miesiąc, a jak go nie wykorzystasz, pieniądze zmarnowane i tak dalej. A człowiek grał tylko w tego WoWa i płacił miesięcznie jakąś kwotę i nie potrzebował żadnych innych gier. To dostarczało wrażeń wszystkie, jakie były potrzebne. O czym tu? O Battlefieldzie? Arash opowiada? Trochę go tutaj... Online. Mam grę, której zakupu żałuję, a mianowicie jest to Battlefield 3. Dlaczego żałuję? A co żałuję, teraz gram? Że w co teraz gram? Grę Battlefield 3, nadal pomimo WoWa. Tego, że w ogólnym konsensusie była to naprawdę dobra odsłona serii. No sprawa jest prosta. Do zakupu skusił mnie zwiastun kampanii single player. Jak się okazało, kampania single player jest taka sobie, a do tego trwa bardzo krótko. Oj, to jest to, o czym mówię. Jak kupujesz Battlefielda, jak kupujesz tego shootera dla kampanii, wydajesz kupę kasiorki, a potem się okazuje, że siedzisz parę godzin. Ta kampania nie była taka zła. Battlefield 3 był niezły, zwłaszcza na tamte czasy. Grafika była niesamowita i to już był... Oczywiście, że to był Frostbite i było to czuć, bo było wyraźnie widać, że ta grafika o niebo wygląda lepiej. I Battlefield 3 to był taki moment, kiedy elektronicy mogli zacząć konkurować z Activision, bo Call of Duty był hiciorem takim shooterowym, a Battlefield 3 podbił rynki, zwłaszcza w Polsce. W Polsce Battlefield 3 sprzedał się lepiej niż ówczesny Call of Duty, co było niesamowitym sukcesem. Bo nikt się nie spodziewał, że taki status osiągnie w Polsce. No i uważam, że kampania, w ogóle spośród kampanii Battlefieldowych, to trójka była chyba jedną z lepszych. Bardzo mi się podobała też kampania w tym pierwszowojennym Battlefieldzie, Battlefield 1, ale ona była taka poetycka, trochę taka zakłamana, taka romantyczna bardzo, ale też była przyjemna. To była tak, to była niewątpliwie zasługa, znaczy nie, niewątpliwie, to za dużo powiedziane. Miałem potem okazję rozmawiać z ludźmi, którzy pracowali w Electronic Arts, jak żeśmy podpisywali jakąś umowę na współpracę przy Battlefield 4 i oni zrobili ankietę
dlaczego ludzie w Polsce kupili Battlefield 3 i znakomita większość odpowiedzi była rock'n'rollo. Oni nie wiedzieli w ogóle, co to jest rock'n'rollo. Jeszcze nikt YouTube'a wtedy nie kojarzył tak bardzo, że on ma taki wpływ na sprzedaż. I to im też trochę otworzyło oczy i dzięki temu miałem współpracę z Electronic Arts przez parę lat. I w zasadzie do dzisiaj, przynajmniej do czasu Battlefielda 2042, bo przy Battlefieldzie 2042 chyba Electronic Arts ostatecznie mnie kopnęło w dupę. Zresztą wcale się nie dziwię z wzajemnością. Tak, to były dobre czasy. Ja jeszcze wtedy nie do końca byłem świadomy tego, co kupuję. Myślałem, że kampania będzie rzeczywiście ciekawa i długa. Niestety okazało się, że jest wręcz przeciwnie. W tej sytuacji stwierdziłem, dobra, spróbuję swoich sił w trybie sieciowym, w multiplayer. Nie, niestety nie podsiadł mi, pograłem 2 godziny, dostałem niesamowity... O, nie, jak ktoś cię lubił Battlefield 3 w sieci, to nubek. No to się przecież dostaje i potem się gra. Ej, w czasach Battlefield 3 to jeszcze nie było takich prograczy na serwerach, nie? Ja, wiecie, jak gram w shootery, z reguły byłem w top 3, więc wyobraźcie sobie, no. To ty, Arasz musiał być strasznie słaby. Niesamowite wciry. Wydałem wtedy jakieś 130 zł, 150. Dzisiaj może wydawać się, że to nie jest dużo jak za tytuł AAA. Wtedy jednak było to całkiem sporo. Przynajmniej dla mnie, dla osoby, która dopiero co kończyła studia i nie zarabiała jeszcze zbyt dużych pieniędzy. Tak, żałuję, że kupiłem wtedy Battlefield 3. Nowe Pokémony na Switcha. I to Pokémony legenden. A to chyba niedawno Borys kupił. Pamiętam, jak opowiadał na tym, opowiadał na podcaście. No dobrze. Zabrakło pudełek, trzeba było kupić u Niemca. Po odpaleniu tej gry przypomniałem sobie, że nie lubię 3 rzeczy. I pierwsze, Pokémonów, super brzydkich gier, to drugie. I trzecie, tutoriali trwających w nieskończoność. Więc jakby ktoś chciał, to na priv tanio sprzedam. Ale jest jeszcze pewna grupa gier, których zakupu bardzo żałuję. I to są przede wszystkim gry, które kupiłem na przykład na przecenie. Do tego wrócę. I zanim je ograłem, pojawiły się w Game Passie albo Plusie. Najgorsze jest właśnie to, jak tydzień albo 2 tygodnie przed pojawieniem się w usługach subskrypcyjnych gra ma w sklepie dużą przecenę. Podobnie miałem ze Spider-Man Miles Morales. Nie kupiłem tej gry, pożyczyłem na szczęście od kartona, ale w sumie 2 miesiące po tym... Borys, bardzo dobrze, Borys operuje tymi nikami swoich znajomych, jakby wszyscy w ogóle znali kartona. Każdy to ogląda, a od kartona, też od niego pożyczałem. Okej, ale karton wie, to jest najważniejsze. Jak ją przeszedłem, pojawiła się w nowym Plusie, może 3 miesiące. Żałuję wydanych pieniędzy na coś, co mogę mieć później taniej. Raczej przed zakupem dokładnie sprawdzam gry, oprócz tego sprzedam tanio. I pamiętajcie, dziennikarze zwykle dostają za darmo gry. Bardzo ładnie opowiedziałem, bardzo dobrze. Bardzo dobre są to przykłady i opowieści. Bardzo żałuję zakupu drugiej części Grida. I to nawet nie dlatego, że ta gra była słaba pod kątem wizualnym czy gameplayowym, ale bardziej dlatego, że... Czekajcie, Grid? Drugiej części Grida, aha. Jak już mówimy, ja tam niewiele, nie mogę się za bardzo odnieść do tego, co powiedział Borys, bo Pokémonów też w ogóle nie gram. Spidermana od razu kupiłem, jak był tylko dostępny i byłem przeszczęśliwy. I tu więcej do powiedzenia nie mam. Milesa Moralesa właśnie, nie? Natomiast jeżeli chodzi o Grida, jedynka była cudowna, dwójka też mi coś chyba nie pykło w tym. A może to też było tak, że w jedynce jeszcze miałem złudzenia, że potrafię grać w ścigałki, a w dwójce już się przekonałem, że może nie do końca. Przez tą grę straciłem wszystkich przyjaciół w technikum. Serio. Fajnie, urzuciłeś dla kolegi. No super jesteś. Świetny jesteś, Michał. Ja przysięgam, nie chciałem cię zająć. Zaczęliśmy się ścigać w 3 klasie technikum, przy pierwszym lockdownie, a wszystko przez wyjątkową podzielność uwagi naszej ekipy wyścigowej. O tak, o to mi chodziło. Na początku było całkiem przyjemnie, ale później... Już mam 310 i bokiem. Tak, mam 250. Ale zabrał Kacpra ze sobą. No, także tego. Mam nadzieję, że Michał czy Daniel nie są na mnie źli. I że jeszcze się kiedyś może pościgamy razem. Moja wina znowu. Pierdolę, nie mogę, pierdolę, kurde, grela, ty pierdolony debilu.
to może lepiej nie. A, dobra, dobra. Nie ma takich gier, bo staram się raczej kupować gry, które chcę ograć, więc nawet jeśli się zawiodę, jest to w pewnym... Kurde, mówi Kratos, to nam rośnie. ...tego sprawy, że może być źle. Damn, jaka broda. Moi koledzy, u mnie bardziej mogłoby to wyglądać tak, że czasami kupuję gry na sztukę, zdarza mi się. Rzadko, bo rzadko i staram się ograniczać tego typu decyzje, ale dobrym przykładem jest Crysis. Kupiłem sobie całą trylogię na Playaka i szczerze nie wiem, czy 5 minut ograłem tej gry. Może dwójki trochę tam, powiedzmy prolog i tak dalej, i do tej pory leży. A Crysis. Ja mam długą historię z Crysisem. Jedynki praktycznie nie mogłem grać, bo miałem za słaby sprzęt. Mam na myśli komputer, gdyby ktoś lubił takie żarty. No ciężko było. Nie przyszedłem Crysisa jedynki, ale dwójeczka, właściwie dodatek, Crysis Warhead, był wyśmienity, fantastyczny. Taki, była ciekawa historia, fajna postać i przy okazji też dużo tajemnicy. Z obcymi mieliśmy wreszcie jakieś takie spotkanie, ale takie spotkanie bardzo namacalne i ten... Kto tam był? To był jakiś taki Brytyjczyk, taki kojarzył mi się z brytyjskim kibolem, był bohaterem. Pojawiały się takie miejsca na mapach, które były totalnie zamrożone. To były nawiązania do technologii obcych. I taka tajemnica tam była w tym wszystkim i to było ciekawe i fajne. A potem dwójka i trójka tak jakoś przeleciała bez większego echa. Ograłem i dwójkę i trójkę, chyba nawet let's play'e robiłem na YouTube'a, ale niewiele mi w pamięci pozostało z tych gier. Ale Crysis Warhead dla mnie cudowne wspomnienia. A kupiłem za dość wysoką cenę, więc powiedzmy, że ta gra by się, w ogóle ta cała trylogia kwalifikowałaby się do tego. Łatwiej byłoby mi chyba to grać na PC-cie, szczerze powiedziawszy, i miałbym więcej radości. Więc siłą rzeczy nie znalazłbym takiej jednej faktycznie gry, która mnie zawiodła. Jeszcze przerwę, tylko Crysis 2, jego akcja miała się dziać chyba w Nowym Jorku i to wyglądało bardzo obiecująco, bardzo dobrze się zapowiadało i wydawało się, że to jest świetny w ogóle pomysł. Takie trochę post-apo w Nowym Jorku, potem The Division ten pomysł przecież ugryzał w pierwszej części i Nowy Jork ma w sobie coś takiego niezwykle klimatycznego, wiesz, kojarzy się i w świadomości praktycznie każdego gracza funkcjonuje to miasto, nie ze względu na to, że w grach występuje, tylko dlatego, że wszyscy wiemy, czym jest Nowy Jork, nie tylko dla Amerykanów. No, ale... No więc fajnie byłoby pochodzić po takim świecie, który jest wiernie oddany, a przy okazji jakiś totalnie poddany destrukcji. Ale nie wyszło. Nie wyszło w tym Crysisie zupełnie. Tak, było bardzo dobre Crysis. To może ja źle pamiętam. Może uległem negatywnym recenzjom, które tam się przytrafiały. Nie pamiętam już teraz. Tak czy inaczej niewiele w mojej pamięci pozostawiło. Która sprawiła, że żałowałbym wydanych na nią pieniędzy. Raczej takie racjonalne podejście do tematu kupowania gier, a kupuję ich sporo wbrew pozorom, bo to nie jest tak, że my w Golu wszystko dostajemy za darmo. A to właśnie, wszystkim się wydaje. Ja się zgadzam, że nie dostaje się tych gier za darmo tak dużo, jakby się chciało. W Golu w ogóle jest najpewniej tak, że jest wielu redaktorów i jak wychodzą fajne gry, zacne gry, to każdy chciałby to ograć i dostać za friko, ale to niestety dostaje pewnie dwóch albo trzech maksimum, a może nawet tylko jeden do zrobienia recenzji, a reszta no niestety musi wysupłać pieniądze z portfela. Na YouTubie jest lepiej, bo jesteś jednoosobową armią, jesteś redaktorem, jesteś recenzentem i dostajesz grę, to tak... I masz, nie? Ale to też nie zdarza się tak często. Ja zresztą... proszenie się o grę to takie... Bo już po jakimś czasie wolałem kupować i mieć z głowy. Nie występuje po prostu. No tyle. Jest jedna rzecz, której tak naprawdę żałuję. Tylko jedna gra, co do której mam poczucie, że zmarnowałem pieniądze kompletnie i że nigdy nie dostanę tego, za co tak naprawdę zapłaciłem. Jest to Scum Citizen, Star Citizen. O Star Citizenie wiele powiedzieć nie mogę, bo sam nie testowałem, natomiast mam takie poczucie, że to jest, że ta gra to jest ściema, że ona nigdy nie wyjdzie, bo za bardzo się opłaca ją mieć cały czas w procesie produkcyjnym, ale z drugiej strony może się okazać, że nagle pewnego dnia wyjdzie, zostanie ukończona i będzie wielkim hitem i wszyscy, którzy już w nią grali, będą wtedy za bardzo zmęczeni i porzucą tę grę, że myślę, że to ciągle ludzi kręci, ten uczestnictwo w procesie twórczym. Więc ale go zatrzymałem w takim złym momencie, nie? Więc Star Citizen przyglądam się z pewną ciekawością, ale nie jestem gotów poświęcić swojego czasu na to. Na końcu powiem wam, czego ja żałuję, bo też miałem nagrać.
przepraszam. Gra, która roztaczała przede mną niesamowite obietnice od samego początku. Znaczy gra w osobie Chrisa Robertsa. Te obietnice twórcy wygląda ładnie, były nie? naprawdę na tyle zachęcające, że wtedy jeszcze na studiach, nie mając zbyt wiele pieniędzy, wydałem tam, nie pamiętam, czy 60 czy 70 dolarów, żeby mieć dostęp do gry, żeby mieć swój pierwszy statek i żeby dostać w końcu tę grę, którą mi obiecano. I szczerze mówiąc, tak, to pojawia się coraz więcej elementów Star Citizena, ale to wciąż nie jest to, co kupiło mnie te lata temu. To nie jest gra, którą chciałem dostać i myślę, że to nigdy nie będzie gra, którą chciałem dostać, więc pogodziłem się już z tym, że zmarnowałem kasę i nigdy jej w pewien sposób nie odzyskam. A to, co dostanę, nie wiem, może pod pewnymi aspektami będzie lepsze od tego, co mi obiecano, ale to w ogóle nie będzie produkt, którego chciałem. A czy to w ogóle wyjdzie? No wiecie, żart ze Star Citizenem jest taki, że kiedy w 2077 dożyjemy rzeczywistości cyberpunkowej, to Chris Roberts wciąż będzie zbierał nasze pieniądze na wydanie kampanii singleplayerowej. Wiecie, to jest chyba tak, że ludzie lubią ten mit i tą nadzieję, która wiąże się z tą grą, bo obietnica, jaka za nią stoi, jest fantastyczna. Tworzymy praktycznie wirtualną rzeczywistość, która funkcjonuje w oparciu o ludzi, która oferuje bardzo dużo. I chyba wszyscy chcemy, żeby ta gra wyszła i ludzie się dokładają. To chyba już jest też tak, że zwłaszcza jeżeli ludzie wydali dużo pieniędzy na tą grę, tam zainwestowali trochę, to tym bardziej chcą, żeby ona wyszła. To są gotowi dokładać kolejne, żeby ten sen się spełnił, no bo nie można spojrzeć sobie w oczy prosto w lustrze i powiedzieć, no nie stary, dałeś się oskamować i co teraz? Ciekawe rzeczy zaczęły się dziać po prezentacji Starfielda od Bethesdy, który też pewnie wyjdzie w stanie nie do końca ukończonym. Bo Starfield ni stąd ni zowąd oferuje to, co Star Citizen i najpewniej no, jakoś tam będzie ukończony na premierę. Znaczy, pewnie nie będzie to super doszliwowana gra, ale po Starfieldzie należy się spodziewać, że w ciągu 5 lat po premierze będzie już gotowy. Z modami i w ogóle z całą masą różnych rzeczy. A jako, że Starfield ma do zaoferowania naprawdę ogromny świat, to moderzy będą mieli tam co robić. To jest też bardzo obiecujące. Skyrim, który nie jest przesadnie dużym światem, dał gigantyczne pole do popisu moderom. Starfield da jeszcze większe pole do popisu i to jest wielka rzecz, która stoi za Starfieldem. I podejrzewam, że 5 lat po premierze Starfielda ludzie na Star Citizena nadal będą czekać i nadal będą dokładać pieniądze do tego i nadal to będzie jakaś cudowna wizja, która być może nigdy nie nadejdzie. Tak jest. Powiedziałbym, że Star Citizen, ale wiem, że to jest gra Michała, więc pójdę w bardzo podobnym kierunku i bardzo, bardzo żałuję tego, że T-Bone namówił mnie na kupno Elite Dangerous. To był mniej więcej podobny okres, kiedy wykupowałem wczesny dostęp do... A już sobie przypomniałem, przez chwilę musiałem skojarzyć. Elite Dangerous to jest taka frontiero-podobna gra. Chyba, jak się nazywał w ogóle ten pierwowzór? To było właśnie Elite? Dangerous to była kontynuacja, później Frontiery gdzieś po drodze się przytrafiały. Ja w ogóle, fascynują mnie te gry. Chyba jeszcze X było, nie? X Frontiers i tak dalej. Fascynują mnie te gry, gdzie lata się po kosmosie i się od stacji do stacji kupuje się towary taniej i sprzedaje się drożej. I to jest super zajmująca gra. Ja pierwszy raz z czymś takim się spotkałem na Atari. Na Atari przez całą noc, jak moi rodzice poszli spać, włączyłem telewizor w pokoju, włożyłem kasetę do magnetofonu i przez całą noc grałem. Takim właściwie bardzo... Bo co na Atari można było pokazać? To nawet nie był kosmos, to wszystko się odbywało na bazie tekstu, ale kupowało się coraz większe statki, kupowało się towary i sprzedawało się. Nie pamiętam, jak się ta gra nazywała na Atari, ale pamiętam, że rano o 5 czy o 6 rano miałem Panterę, taki wielki statek i mogłem dużo towarów zabierać i moi rodzice wstali i ja zdążyłem ukradkiem gdzieś położyć spać, nie? Także całej nocy nie przespałem. A Elite Dangerous odpaliłem chyba trochę po premierze, wydał mi się przesadnie skomplikowany i to w interfejsie, w sposobie przemieszczania się statku, trudne to było, skomplikowane i takie... Ja wiem, że tego typu gry wymagają pewnego poziomu komplikacji, żeby zaoferować pewien realizm, ale może dałoby się to prościej zrobić. Wiem, że są ludzie, którzy są wielkimi fanami Elite Dangerous i że świetnie się bawią i że ja tutaj herezję opowiadam, no ale ja wiecie, jestem takim graczem casualowym trochę i to nie dla mnie to było. Star Citizena i byłem mocno zajawiony powrotem gier, no powiedzmy, kosmicznych takich.
soap oper i w ogóle eksploracji kosmosu. No i niestety kupiłem bodajże za 60 funciaków wersję premium turbo extra preorderową. Kupiłem nawet joystick za tysiaka jakiś kosmiczny wtedy. Gra wyszła, pograłem tydzień i zawiodłem się niemiłosiernie, ponieważ pod pozorem wielkiej eksploracji kosmosu w zasadzie stały instancje, brak możliwości znalezienia kolegów, powtarzalne, nudne czynności i po tygodniu grania odpadłem całkowicie i od tej pory przestałem całkowicie interesować się tą grą. I żałuję. Nie spełniła moich oczekiwań. Okej, więc dla mnie takim tytułem, którego zakupu trochę żałuję, jest ta gra, gdzie kładzie się klocki i zabija owce. W podstawówce, gdzie Kubuś... Chodzi o Minecrafta, nie? Był jeszcze trochę młody, przynajmniej młodszy niż teraz. Był jednak boom na te klocki, no i przy okazji miałem jeszcze PS4. No i naturalną koleją rzeczy było to, że no, tego Minecrafta nabędę. Tak więc zaopatrzyłem. Ej, to była świetna gra! Ja kupiłem sobie Minecrafta pewnie długo po premierze. Oglądałem sobie poradniki CTSG, jak przetrwać pierwszą noc w Minecrafcie. I bawiłem się dobrze, fajnie się układało te... No dzisiaj wiadomo, jak Minecraft wygląda, bardzo się rozwinął i to jest nadal gra, do której można wracać i jest super popularna. Tutaj nie ma w ogóle żadnej dyskusji na ten temat. Podejrzewam, że nasz tutaj pan redaktor Gibbon ma do opowiedzenia historię w stylu już mi kolegów straciłem albo nie zdałem z klasy do klasy i to jest problem, ale zobaczymy. Patrzony w gotówkę, udałem się do lokalnego sklepu z książkami, prasą i multimediami. No i widzę na półce jest Minecraft, cena 80-90 zł. Jak na grę konsolową, które zwyczaj kosztują 250 zł, przynajmniej wtedy, no to wow. Ale okazało się, że przy kasie, no jednak nie miałem do końca całej kwoty, ale na szczęście miałem na boku odłożoną sumkę przeznaczoną na wycieczkę szkolną. No i wiadomo, jak się ma wybór pomiędzy klockami a wycieczką szkolną, to wybór dla młodego Kubusia był oczywisty. No generalnie historia kończy się tak, że po całodniowej sesji grania w Minecrafta, najpłynniejszego, jakiego kiedykolwiek wtedy grałem, okazało się, że albo mój brat, albo moi rodzice sami się skapnęli, że brakuje tych 20 zł, które miały być przeznaczone na wycieczkę. I generalnie dostałem taki opierdziel, że wyciągnąłem aż lekcję życiową z tego wydarzenia. O, co za rodzice! Nie sprzyjają dziecięcej pasji! No kupił sobie chłopak grę, to przedsiębiorczy jest, należałoby powiedzieć. Nazwijmy to wydarzeniem. Nigdy nie mówcie rodzicom, na co wydajecie pieniądze. To się przyda, zwłaszcza jak później zaczynacie grać w CS-a, tak jak ja. Kiedy zadajesz mi to pytanie... Okej, to jest taka tego typu historia. Historia, proszę państwa, jest z jak się nazywa to na końcu? To zwieńczenie? O, leciało mi z głowy. Ja to przez chwilę nie wiedziałem, co odpowiedzieć, ale jest taka jedna gra, która mi się w gruncie rzeczy podobała. To był drugi Puenta, Battlefront. Morał, tak. Nie ten stary drugi Battlefront, ten nowy drugi Battlefront, ten od EA. Ten pierwszy Battlefront od EA i od DICE mi się bardzo podobał. Prawdę mówiąc, trochę do dzisiaj się kłócę z ludźmi, bo to nie jest gra, która ma bardzo dobrą prasę, a mnie się podobała niesamowicie, zwłaszcza konstrukcja map, grafika. No ja bym w zasadzie, może sobie odpalę jeszcze, świetna gra, uwielbiałem ją. I kiedy wyszła dwójka, która była, no miała być generalnie tym samym, tylko w końcu wszystkiego więcej. Więcej map, klony. To dodam swoje trzy zdania. Znowu go zatrzymałem w fatalnym momencie, może puścimy troszkę. Póki gwiazd... Nie, to się nie da poprawić tej sytuacji, bo tutaj chyba... to nie problem stop klatki. Żartuję, okej? Okay? Takie śmieszki. Chciałem powiedzieć, że Battlefronta 2 wiedziałem od razu, że to się nie uda. Battlefronta 2 ograłem tylko kampanię, bo można było pograć Luke'em Skywalkerem. Wrzuciłem na YouTube'a i multiplayera nawet nie testowałem. Troszeczkę może. Tam były jakieś straszne rzeczy z mikropłatnościami i to była wielka afera. Elektronicy prawie stracili chyba wtedy licencję. Disney się wkurzył, wszyscy się wkurzyli. No masakra była jakaś, no. To jest jakby... Wtedy ujawnił się, być może już wcześniej, ale wtedy wszyscy byli już świadomi, że talent Electronic Arts nie ma nic wspólnego z tworzeniem dobrych gier, że oni myślą o zupełnie innym sposobie zarabiania pieniędzy i to nie jest sposób, który jest przyjazny dla gier i dla graczy. I do dzisiaj ten sposób kwitnie tam w Electronic Arts przecudownie.
Gwiezdnych Wojen, no miało być wszystko, czego bym chciał. Okazało się, że była w porządku, ale mniej mi się podobała niż jedynka, ale nie w tym jest cała historia. Cała historia jest w tym, że ja kupiłem tę grę no ze 2-3 dni po premierze, jak już wyszła, się okazało, że działa. Wiadomo, nie kupuje się przed premierą gier, ale ja ją kupiłem za jakieś, nie pamiętam, 170-180 zł. Pograłem 3 dni, dosłownie tyle, ile było potrzeba, żeby nie móc jej już zwrócić na Originie. I wtedy przyszła promocja. Ucięli cenę nowej gry o połowę. Może to pamiętacie, bo... To jest problem tego pokolenia, to pokolenie borysowe. Czyli kupiłem kurwa grę i za chwilę była promka. Niech to szlak, pieniądze wydane niepotrzebnie. Panowie mają bardzo podobną wizję tego zmarnowanych pieniędzy. Ludziom się nie spodobało aż tak i nagle się okazało, że jakieś, już nie pamiętam dokładnie, ale z 80 zł, 90 zł mi zrobiło papa Marcinku, a ja zostałem z tą samą grą, tylko 2 razy droższą niż wszyscy inni. To jest w ogóle też ciekawy sposób myślenia, nie? Że kupiłem grę tydzień temu, zapłaciłem za nią jakąś kwotę, tam pobawiłem, podobała mi się, czyś mi się nie podobała, to żaden problem, nie? Po tygodniu obniżają cenę tej gry o połowę, i ja mam poczucie straconych pieniędzy, nie? To znaczy, tam 180 za grę to nie było stracone, ale te 90, co mogłem je stracić tydzień później, to już jest jakiś zysk. Czyli 90 zł mogłem być do przodu. Wtedy dopiero zaczynamy postrzegać to jako stratę. To, że 180 zł się zmarnowało, bo gra mu się nie spodoba, to nie problem. Ale to, że mogło się zmarnować tylko 90, to już jest duży. Więc, ale spoko. Trudne sprawy. Marcin Strzyżewski do dziś się nie otrząsnął po promce na Originie. Do dzisiaj się z tego nie otrząsnąłem. Lata temu był taki mod zwany DayZ i wszyscy się w niego zagrywali. A potem Bohemia Interactive stwierdziła, że zrobi wersję standalone, samodzielną, która wyszła w Steam Early Access w 2013 i mocno mnie rozczarowała. Mianowicie liczyłem na coś w stylu moda właśnie DayZ, już z jakąś treścią, który będzie dopracowywany jeszcze przez kilka następnych lat, ale jeśli chodzi o zawartość, będzie prezentować taki solidny, może wstępny poziom. Tymczasem Bohemia zdecydowała się użyć DayZ Standalone jako takich fundamentów pod rozwój nowego silnika graficznego. DayZ, czekajcie. DayZ to jest ta masakra, która do dzisiaj się nie skończyła, nie wyszła z procesu produkcji, która do dzisiaj jest w becie? Czy to się wydarzyło już ostatecznie? Pamiętam, dużo zamieszania było z tą grą i to taka niekończąca się historia. Ja nie próbowałem tego nawet, bo nie do końca byłem przekonany do sposobu sterowania, jaki w Bohemia Interactive się przytrafił. Oni chyba do dzisiaj to stosują, to jest taki trochę symulacyjny, ale w moim mniemaniu to jest... Kiedy łatwiej się poruszać w rzeczywistości niż w grze, to nie jest dobry system. Ale to oczywiście są ludzie, którzy się kłócą ze mną, że to super jest symulacyjny, daje więcej możliwości i tak dalej. Może coś w tym jest. Tak czy inaczej nie sięgnąłem i okazuje się, że nie był to błąd, że nie sięgnąłem. ...graficznego Enfusion i to mocno wpłynęło na cały rozwój tej produkcji, która właściwie przez większość czasu w Early Access nie była za bardzo grywalna. Tam w sumie zombie nie działały, serwery były trochę niestabilne i nie za bardzo było co robić. Pamiętam, że tylko... Świat był dosyć duży chyba, nie? ...w okresie gdzieś w 2016 rzeczywiście spędziliśmy przy tej grze kilka dłuższych chwil z kolegami, ale poza tym DayZ osiągnęło taki stan, że po prostu zacząłem o nim zapominać. Ostatnio sobie zainstalowałem tą grę, ponieważ ona wciąż jest popularna i chciałem odkryć, na czym polega fenomen serwerów prowadzonych przez społeczność. Okazuje się, że tak naprawdę DayZ w tym momencie jest głównie popularne dlatego, że serwery społeczności symulują takiego Tarkowa, nie Tarkowa. Tam to jest tryb... DayZ Rearmed, który w sumie jest jak Escape from Tarkov, czyli lutujemy strefy PvP, zbieramy sprzęt, budujemy bazę, potem znowu zbieramy sprzęt, giniemy i tak w kółko. I mnie już to w sumie troszeczkę zmęczy. To jest też tak, że chyba w takich grach, jak się je odda w ręce społeczności, to jest, jak ludzie się postarają, to nawet z gówna potrafią ulepić ten iglo, nie? To chyba tak z DayZ dokładnie wygląda.
liczyło. Liczyłem na fajną grę survivalową z zombie i troszeczkę się rozczarowałem. I to by było na tyle. To są nasze historie i nasze przypadki. Mam nadzieję, że jeśli oczywiście chcecie, podzielicie się w komentarzach waszymi przykładami gier, których zakupu żałujecie tak samo mocno jak my. Oczywiście z bardzo różnych powodów. Wielkie podziękowania wysyłam w kierunku Borysa i Jojo, którzy zdecydowali się dograć do tego dzisiejszego odcinka. Naprawdę, chłopaki, jestem super wdzięczny, że znaleźliście na to czas. Linki do ich kanałów znajdziecie w opisie, odwiedźcie ich koniecznie. I największe podziękowania wysyłam w waszym kierunku, drodzy widzowie, za wasz odzew po ostatnim materiale redakcyjnym. Wysłaliście mi ogrom wiadomości z... To jeszcze zanim pozwolę mu dokończyć, to ja swoje parę słów o jakiej grze miałem mówić, bo ja też miałem tam dograć coś. Ostatecznie mówiłem, na początku nie nagrałem, teraz mam trochę wyrzuty. Dla mnie najgorszy możliwy zakup to był Baldur's Gate, pierwsza część w wersji oryginalnej, bo zamówiłem to sobie z Wielkiej Brytanii, przyszło na czas, oczywiście po premierze tuż. Bawiłem się wyśmienicie i poznałem tę grę od początku do końca w wersji oryginalnej. I w związku z tym, że poznałem ją w oryginalnej, to potem Polska mi zbrzydła absolutnie. To znaczy, wiem, że dla wielu osób Baldur's Gate to jest w ogóle super sprawa i że to jest fenomenalny dubbing, że świetnie zrobiony, ale w moim mniemaniu to jest taki dubbing, który przez wiele lat tak się rzucił cieniem na wszystkie polskie dubbingi, które były robione w formie produktu dla dzieci. Po Baldur's Gate każdy dubbing był robiony przez aktorów tak, jakby nagrywali dubbing do filmu dla pięciolatków. Są wszystko takie przeciągnięte opowieści tam... Ach, nie będę się już pastwił nad tym Baldurem, więc to jest taki problem. Gdybym nie zobaczył wersji oryginalnej, angielskiej, to bym uznał, że ta Polska jest czymś wybitnym. A przez to miałem wrażenie, że ta Polska jest przeznaczona dla jakichś totalnie nieletnich, nie do rozwoju, którzy powoli muszą mieć dawkowane informacje. Jak ja przysłuchałem tego Baldura, Kabuszewski, żeby skończył jedną opowieść, to myślałem, że się potnę. Więc taki to był, taka jest moja historia. Trudne sprawy. Propozycjami osób, które moglibyśmy tutaj zaprosić i możecie mieć pewność, że te osoby się tutaj pojawią właśnie dzięki wam. Tyle na dzisiaj, kończmy już ten długi materiał. Dzięki, do zobaczenia, cześć. No mój to jest dopiero długi materiał. No i tak, proszę państwa, żeśmy sobie obejrzeli. A wy czego żałujecie? Czego żałujecie w życiu? Pewnie suba u mnie.